Ktoś ma suty jak wentylot stara. Proszę to zinterpretować. To są bardzo poważne sprawy. Siemaneczko, witajcie. Dziś jesteśmy w Warszawie i przybliżymy wam mowę nastolatków. Jeśli jesteście ciekawi, co to znaczy swag albo gangbang, musicie obejrzeć ten odcinek. Kręcić lolki, jak młodzież używa i co to może znaczyć według państwa? Kręcić lolki? Mi się to najbardziej kojarzy chyba z robieniem fikołków, ale to chyba nie o to chodzi. Ale na przykład ja bym zapytał panią, czy kręci pani lolki. Jak by pani to odebrała? Uważam, że pewnie pan obraził. Tak, spotkałam się. Często nawet. O ile wiem, to znaczy, no, kręcić papierosa własnego. Co to znaczy kitrać w kiermanie? To jest trochę takie, może staropolskie, także... Nie wiem, może to chodzi o jakieś dłubanie w nosie, albo... Każde dłubie w czym może. A jeżeli ktoś kitra w kiermanie, to co robi? Że chowa. To jest taki wiejska grypserka, a gdyby pan tak miał stworzyć taką burzę mózgów i z czym to się może kojarzyć? Gdybym ja do pana powiedział... Ale my nie jesteśmy spod Radomia. Gdy ktoś mówi do mikrofonu lub trzyma berło, jak to można odszyfrować? O Boże. Co to znaczy trzymać berło? Bo mówić do mikrofonu to ja już nie będę się sprzedawał, ale berło to może powinno być bardziej, że tak powiem, znane. Ty weź, ale ja widzę jakąś głupią, nie wiem. Nie no, nie, to jest podchwytliwe. Jest. To w pewien sposób trzymać berło to jest dzierżyć władzę nad mężczyzną, podpowiem. O Boże. Nie, to ja się tak... Nie. Jakaś jestem chyba... To ja pani nie zdradzę, bo to jest program przed 22 emitowany, to pani wpisze sobie w Google trzymać berło i to pani zobaczy tutaj. Kolega operator wczoraj do mnie powiedział, że mam suty jak wentylot stara. Ale nie wiem, co miał na myśli. Że tak chyba sterczą. Tak jak mówię, pani ma suty jak wentylot stara i jak pani się czuje? Urażona. Ja słyszałam, że odjelcza. Tak, ale suty to w sensie uszy? Albo sutki. Gangbang. Idziemy do Basi na gangbang. Z takim zdaniem spotkałem się gdzieś w internecie. I jakby pan to zinterpretował? Gangbang style, to jest oni tam tańczą, prawda? To o to na pewno chodzi. Ten Koreanie. Tak, to na pewno o to chodzi. Zostajmy, że to było związane z tą piosenką Gangbang Style. Dobra, także to wszystko, Mówię ci jak Bonnie Dydy. Ty, ale to jest narracja, było, tak? Także na przykład gangbang. Idziemy do Basi na gangbang. Jak to można rozumieć? Gangbang. Może się to wiąże z tą piosenką Gangbang Style? Nie, myślę, że nie. Gangbang? Nie wiem, może idą kraść? A czy pani chłopak by pozwolił pani iść na gangbang? Nie. Czyli raczej oddźwięk negatywny? No, chyba tak. A jakby pana znajomy powiedział, idziemy na gangbang, czy pana dziewczyna byłaby zadowolona? Pewnie nie. Nie ma dziewczyny. Pewnie nie widziałem, o co chodzi, no. Gangbang style, tak. To jest ten Azjata, który tam. Który tam? Ten konia gangbanguje. O, to właśnie. A jak na przykład gimbusy zaraz rzucają na lewo i prawo swag. Swag? Ja nawet nie wiem, co to znaczy swag. To nie jest lans? Swag to można sobie na czole wytatuować i wtedy jesteś najfajniejszy na dzielni. Ziom, taki ziom. No. Lansy. No. Swag to taki jakiś lans czy coś takiego, ale ja słyszałam jeszcze drugą wersję swag. Swag, somebody we are gays? Secretly we are gays. Okej. Tak, ja miałam gdzieś tam kiedyś, widziałam, zdaje się, że w jakichś ogłoszeniach takie coś było używane kilka razy, widziałam i tak zauważyłem, że to ten jakby to, tak, ta fraza się pojawia i dokładnie w takim skojarzeniu jakby gejowskim. Tak. A z reklamy telewizyjnej, coś łatwiejszego, z reklamy telewizyjnej idziemy na Łomżyk. Co, że wszyscy walimy do Łomży i... Crossing na trawingu. No. Łomżyk to, że wszyscy do Łomży walimy i co tam jest? Krowy. Propagowanie polskiej gospodarki rolnej? A nie? Nie, no piwo, no. No dobrze, a czasownik ing, czyli czynność trwająca, czyli piwing? Ale, że piwing co? Że łomżing, czyli...
No tak, no. Znaczy niestety z angielska to wzięte. Co jeszcze takiego jest na ink ostatnio? Ink... Plaging. Właśnie, plaging. No. Smaging. No i teraz właśnie, ale to jest dobry chwyt marketingowy, bo teraz wszyscy jak plaging, smaging, no to łomżing też tak tym kojarzą, więc w sumie się zgadzam, tak. Tak. Czyli to jest czynność ciągła, trwająca od słowa dziwnego. Wciągnięcie z gwinta nieustanne, można powiedzieć, też slangiem. Slang. Ja tak nie robię. Powiedzmy to do kamery, żeby świat nie posądzał tej pięknej kobiety o picie z gwinta. Mamo, ja nie uprawiam łomżingu. Tak. Tylko ze szkła. A ostatnio byłem w sklepie odzieżowym i widziałem koszulki z napisem YOLO. YOLO, YOLO. Co to może znaczyć? Ja nie wiem. Nie wiem, coś jak YOZIO, coś takiego. You only live once. A na przykład jakby moja babcia się zapytała, która jest z angielskiego, jak to może zinterpretować? No, że może żyjesz tylko raz, albo masz jedno życie, coś takiego. Czyli bananowe społeczeństwo uświadamia sobie, że musi żyć szalenie, żeby w ogóle żyć, tak? To wszystko już w tym odcinku. Gdybyście mieli pytania, tematy, jakie mamy pytać, piszcie śmiało poniżej w komentarzach. Jedzcie stejki, dbajcie o babcie i siemanara. Czy z okazji, że jesteście na antenie, chcielibyście kogoś pozdrowić? Ja chciałbym pozdrowić mamę, bardzo kocham swoją mamę. No. Tak. Moja mama jest słagowa. O. To jest odpowiednie. Wszystkich slangowiczów w takim razie pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam moją mamusię, która pewnie będzie mnie oglądała, bo wchodzi często na YouTube'a. I mnie. I ciebie. Pozdrawiam Anię Kociszewską. A ja Wojtka Pęcaka. No to wszystkich moich znajomych, na pewno. Dąbrowskiego całego, liceum. I chyba wystarczy.